Panie, witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy pierwszego vloga w styczniu. Zaczynamy standardowo od śniadania. Na śniadanie mam naleśnika i jest on posypany cukrem brązowym, takim trzcinowym. Do picia mam taką tabletkę musującą szybko z cynkiem i z witaminą C. Jeszcze na tego naleśnika mam zamiar położyć sobie maliny, ponieważ mam tutaj taki piękny, cudowny słoik, zobaczcie, z malinami. To są takie maliny po prostu, wiecie, od mamy, zaprawione w słoiku. To jest taki wielki, litrowy słoik i ogólnie bardzo dobrze jest sobie właśnie w taką zimową porę takie malinki do herbaty dokładać. Przepysznie wtedy smakuje. Ale to pachnie, jakbyśmy latem zrywały takie nagrzane słońcem maliny. Rewelacja. Więc uciekam jeść. A dzisiaj na obiad mamy takie pyszne hamburgery i w środku jest super mięsko, takie jak z KFC, kurczaczek opanierowany w takiej fajnej mieszance z przypraw. Smakuje bosko, także uciekamy jeść. Na te hamburgery my robiliśmy ten, jest z najnowszego Men's Health'a. I to mięsko, o którym Wam mówiłam, ono jest takie właśnie jak z KFC, ponieważ najpierw przez 24 godziny trzeba je trzymać w solance, a później opłukać maślanką i smażyć na głębokim oleju. Naprawdę jest rewelacyjne, także taki przepisik. Pewnie zastanawiacie, co jest w tym słoiku. W tym słoiku, słuchajcie, mam zakwas i zaraz go chowam z powrotem do lodówki. I to jest młody zakwas, na którym upiekłam właśnie chleb. Chlebek prezentuje się tak, to jest najzwyklejszy razowy chleb z ziarnami słonecznika. Wszystkie te etapy, czyli od podstaw zrobienie zakwasu, zrobienie na nim takiego właśnie chleba, jest już na moim kanale, jest taki filmik, ponieważ bardzo prosiliście, żebym pokazała, jak właśnie zrobić ten zakwas, i ja zrobiłam ten cały filmik, wszystkie etapy od początku do końca, jak przygotować zakwas i chlebek na tym młodym zakwasie. Tak więc wszystkich zainteresowanych odsyłam do tego filmu i oczywiście linka do tego filmu również dostaniecie na dole. Słuchajcie, kupiłam ostatnio właśnie w Biedronce kilka sztuk takich owoców. Wiecie, co to są za owoce? To są owoce litchi. Ja bardzo lubię te owoce. Kiedy mam taką skorupkę, zobaczcie, dość twardą. One są takie szorstkie, ale nie są kłujące, nie mają jakichś takich ostrych kolców. I zobaczcie, jak tutaj je obierzemy, to w środku wyglądają, nie wiem do czego porównać to, wyglądają jak taka galaretka. O, wyglądają jak taka galaretka. Pachną bardzo ładnie, bardzo lubię ten zapach. One mają w środku taką pestkę. Naprawdę przepyszne. Jeżeli nie jadłyście nigdy litchi, to naprawdę polecam. Ostatnio właśnie ja swoje kupiłam w Biedronce chyba. W Biedronce nie. W Lidlu. W Lidlu kupiłam. Moje grejpfruty, muszę je obrać. Bardzo lubimy grejpfruty. Więc zaraz Wam pokażę, jak ja je podaję. Ponieważ ja je obieram naprawdę. Są różne metody obierania. Zazwyczaj filetuje się grejpfruta, czyli wiecie, obcina tą całą skórę i później wycina się takie segmenciki, ale to naprawdę bardzo dużo owocu się przez to marnuje, a później zdejmuje z niego te wszystkie białe błonki, które absolutnie nie są do zjedzenia, bo są gorzkie, a dziecko w życiu by, wiecie, takiego czegoś nie zjadło, więc ja podaję go sam taki, wiecie, miąższ, który zaraz Wam pokażę. Tak jak tutaj widać, ja po prostu zdejmuję tą gorzką błonę. Zobaczcie.
odrywam od tej, która oddziela z drugiej strony. I piękny kawałek grejpfruta. Także grejpfrut dla dzieci gotowy. Zobaczcie, bardzo apetycznie wygląda. Moje dzieci właśnie w takiej postaci grejpfruta najbardziej lubią. Posypię go tylko odrobiną cukru brązowego i w takiej właśnie postaci podam. Naprawdę, naprawdę jest pycha. Zobaczcie, nie ma tutaj... No? No wiem, że uwielbiasz grejpfruty. I właśnie Michaś usłyszał właśnie, że nagrywam dla Was i mówię o grejpfrutach. Słucham, kochanie. No, było słychać, no. Michał uwielbia grejpfruty, tak? I zobaczcie, że tutaj właśnie nie ma żadnych tych białych błonek, wiecie, niepotrzebnych, które mogą dziecko zniechęcić. Wszystko wygląda przepysznie, także ja pędzę do moich dzieci z tym przepysznym owocem. Słuchajcie, w końcu otrzymałam przesyłkę. Tutaj ona jest. W ogóle się nie spodziewałam, że będzie taka ogromna. Zaraz ją odpakujemy i zobaczymy, co jest w środku. Ja tak podejrzewam, co tam jest, ale po prostu nie spodziewałam się, że ona będzie taka ogromna. Ponieważ nie wiem, czy Wam mówiłam, na przełomie lutego-marca planujemy totalną metamorfozę pokoju dziecięcego. A z racji tego, że będzie to pokoik dla chłopca i dla dziewczynki razem, więc musi być uniwersalny i teraz jestem właśnie w trakcie, znaczy jakiś taki plan ogólny już mam na ten pokój, wiem, jak on będzie wyglądał. Ale teraz po prostu trzeba, wiecie, kupić te wszystkie dodatki, żeby już wszystko było. Także to jest jedna fantastyczna rzecz właśnie do nowego pokoju dla dzieci. Więc zaraz odpakujemy i zobaczymy, co to jest. Naprawdę, zobaczcie, jakie to jest ogromne. Okej. Ale to jest zapakowane. Wow! Jest! Ekstra! Pędzelki. Słuchajcie, właśnie szablon do tworzenia różnych wzorów na ścianach. I ja sobie właśnie wymyśliłam, że w pokoju dziecięcym na jednej ze ścian będą takie żaglówki. To są takie żaglówki, tutaj obok są ptaki, więc można super wzory robić. Oczywiście pod tym filmem znajdziecie link do tej strony. Jeżeli takie zabawy malarskie Was interesują, to jak najbardziej warto sobie taki szablon zamówić. Oczywiście wzorów tam jest mnóstwo. Więc zobaczymy. Będziemy działać. Ja jestem bardzo szczęśliwa. Nie spodziewałam się, że to jest tak ogromne. Ale zobaczcie, te żaglówki są naprawdę bardzo duże. Także będziemy działać. No i zobaczcie, oprócz tutaj jednego takiego dużego, wielkiego szablonu, są jeszcze tutaj mniejsze. Jest jeden pojedynczy taki z wódeczką i osobny jeszcze z tymi mewami. Piękne. Oczywiście jak już będę miała całą metamorfozę pokoju dziecięcego zrobioną, oczywiście nagram Wam też filmik, jak pokoik wyglądał przed i jak wygląda po. Wszystkie dodatki i wszystkie rzeczy, które kupię, wszystko Wam pokażę, wszystko Wam opowiem, skąd. Metamorfoza pokoju dziecięcego będzie dość drastyczna, ponieważ nie zostanie tam nic tak naprawdę z tego, co jest teraz, a to jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, jaką sobie wymarzyłam, bardzo się cieszę, że już ona jest.